Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Izba Gospodarcza Ziemi Myślenickiej zorganizowała w piątek, 14 września, spotkanie przedsiębiorców. To oni dzisiaj rozmawiają, integrują się i mówią o tym, co dla nich najważniejsze. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na karczmie piwnej organizowanej przez Izbę Gospodarczą Ziemi Myślenickiej 2018. I uważam tą imprezę, Szanowni Państwo, za otwartą. Nasze spotkanie dzisiejsze jest szóstym z kolei spotkaniem przedsiębiorców zrzeszonych w Małopolskim Porozumieniu Organizacji Gospodarczych. Akurat w tym roku to cykliczne spotkanie pod nazwą Karczma Piwna organizuje Myślenicka Izba Gospodarcza. I to jest oczywista sprawa, że spotykamy się w miłej, sympatycznej atmosferze po to, żeby się zintegrować, żeby porozmawiać o wszystkim, co nas dotyczy, zarówno o sprawach gospodarczych, jak i prywatnych, towarzyskich. Z takich kontaktów między przedsiębiorcami, między jakimiś władzami lokalnymi, które nas zaszczyciły swoją obecnością, rodzą się pomysły na kolejne przedsięwzięcia, więc na pewno warto się integrować i warto działać wspólnie, wtedy mamy większą siłę jako przedsiębiorcy. I mówi Pan tutaj o tej integracji i o tym wspólnym działaniu, ale działacie nie tylko w Myślenicach, działacie poza granicami raz powiatu, województwa i szerzej. Kto dzisiaj zaszczycił Was swoją obecnością? Z kim współpracujecie? Tak jak powiedziałem, są tu przedstawiciele izb i organizacji stowarzyszonych w Małopolskim Porozumieniu Organizacji Gospodarczych, a więc jest to Kraków, jest to Skawina, są Dobczyce, są Świątniki, są Wadowice, są Krzeszowice, więc pełne spektrum, Nowy Targ. Pełne spektrum organizacji, które działają w okolicach Krakowa tak naprawdę. A Myślenice są takim, mam nadzieję, mocnym członkiem Małopolskiego Porozumienia, mocną izbą. Mam nadzieję, że będzie coraz mocniejszą organizacją. W tym kierunku działamy. Liczymy na to, że nasi przedsiębiorcy lokalni będą się do nas dołączać i będziemy stanowić coraz większą siłę. Chciałem podziękować wszystkim przedsiębiorcom za dzisiejsze przybycie, za tą dzisiejszą naszą uroczystość. Chcę nadmienić, że jest to już szósta edycja Karczmy Piwnej organizowanej w ramach współpracy Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych. Jest nam niezmiernie miło, że możemy w tym roku gościć tutaj w Myślenicach. Chciałem również podkreślić bardzo duży wkład Izby Gospodarczej w Ziemi Myślenickiej w pracę Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych. Myślę, że na co warto zwrócić uwagę jest to, że jednak udało nam się przedsiębiorcom w jakiś sposób zjednoczyć. Jest to bardzo trudne, ale przy dużym wysiłku, dość dużym nakładzie pracy jesteśmy w stanie się połączyć i stworzyć dość dużą organizację. I życzyłbym sobie, żeby ta organizacja jeszcze dalej rozrastała się, żeby wszystkie izby jak najbardziej jeszcze mocniej współpracowały razem i żebyśmy wszyscy przedsiębiorcy mogli czerpać z tego korzyści. Ja się przede wszystkim jako Myśleniczanin bardzo cieszę, że tak zacne grono tutaj gościmy. Trzy izby gospodarcze, Myślenicka, Dobczycka i Słukowicka. Moim młodzieńczym marzeniem było, żeby kiedyś stały się jedną, ale myślę, że to jest tylko kwestia czasu, dużo wspólnych przemyśleń, dużo wspólnych akcji, czyli można powiedzieć, że wszystkie te izby działają na rzecz naszego powiatu. Myślę, że to dzisiejsze spotkanie łączy przedsiębiorców nie tylko ziemi myślenickiej, ale z tego co słyszę i widzę z całej Małopolski, dlatego jestem dumny, że dzisiaj w Myślenicach przedsiębiorcy z całej Małopolski się łączą. Bardzo ważnym elementem dzisiaj, jak wiecie, na rynku pracy jest brak pracowników. Wy się z tym borykacie, my się z tym borykamy. Chcemy natomiast, żeby ci, którzy już są, byli dobrze wykształceni technicznie, zawodowo i nie tylko. Dlatego powiat myśleński wspólnie także z Wami od tamtego roku realizuje zadania w zakresie centrów kształcenia kompetencji zawodowych. Uczestniczy się w tym aktywnie. Uczniowie pracują, mają staże w Waszych zakładach pracy. Bierzecie za to odpowiedzialność wspólnie z nami. To jest pewien... Proszę Państwa, najważniejsze jest to, że Wy jako przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie Gospodarczej funkcjonujecie we własnych środowiskach. Dzięki Wam rozwijają się stowarzyszenia, dzięki Wam rozwijają się straże pożarne, dzięki Wam rozwijają się kluby sportowe,
Dziękujemy Wam za tą działalność na Waszym terenie, wobec Waszej pomocy finansowej. Bez Waszego wsparcia byłoby tym organizacjom na pewno bardzo ciężko.